Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: więc i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Powiedzieć, nie mówiąc nic, to jedna z tych cech osobowości Jezusa, przejaw Jego niezwykłej inteligencji i zdolności retorskich, która wywołuje wielkie wrażenie na słuchaczach Jezusa. Chrystus jest niezwykłym nauczycielem. Przez Niego działa i przemawia Duch Boży, dlatego tak trudno z Jezusem prowadzić polemikę. Jeśli prześledzimy całą Ewangelię, nie znajdziemy ani jednego miejsca, gdzie ktoś mógłby Jezusa pokonać w dyspucie. Jakim prawem i kto dał Jezusowi tę władzę? Zastanawiają się i zadają pytania arcykapłani i uczeni w piśmie, czyli żydowska arystokracja. Jezus, chociaż pozornie, nie udziela im odpowiedzi, lecz jedynie zadaje im pytanie, w gruncie rzeczy jednak odpowiada. Skąd pochodzi chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Strach przed ludźmi nie pozwala udzielić odpowiedzi. Własne, partykularne interesy stały się przeszkodą do poznania prawdy i jej przyjęcia. Chrzest Janowy, podobnie jak mandat władzy Chrystusa, mają wspólne źródło. Jest nim wola Boża. Z nieba, od Boga pochodzi misja proroka i Mesjasza. Ale przyjęcie tej prawdy zagraża interesom arcykapłanów. Jeśli uznaliby Eliasza w Janie i Mesjasza w Jezusie, musieliby oddać im część własnej władzy, o którą tak pieczołowicie walczyli przez wiele lat. I właśnie na tym polega największa tragedia człowieka. Wydaje im się, że są blisko Boga, że wypełniają wolę Bożą, a zupełnie od Boga się oddalili i wypełniają wolę złego ducha. Uczmy się na przykładzie faryzeuszów, jakich błędów w relacji z Jezusem unikać. Wystrzegajmy się pychy, która prowadzi do buty, próżnej chwały i żądzy posiadania. Pychy, która zabija innych ludzi po to tylko, aby moje było na wierzchu. Pychy, która nie cofnie się przed niczym. Nie zapominajmy, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę okazuje.